Dzień dobry serdecznie, witam z miejscowości Roses w Katalonii, niedaleko Girona, lider, najlepsza drużyna w Katalonii, tutaj niedaleko jest, także na meczyk oczywiście wybrać się planuję, vlog z tego powstanie, gdzie jestem, co robię, w skrócie żyję tutaj sobie w Hiszpanii do marca, końca mniej więcej, ale o tym wszystkim będę Wam opowiadał na drugim kanale, link do niego znajdziecie w opisie, kanał nazywa się Zmiana Doświadczenia, cały czas na moim Instagramie są relacje, w każdym razie... W skrócie, tam mieszkam, tamtena telewizyjna sprawia, że oglądam mecze, robię live'y i tak dalej. No, ale dzisiaj powiemy sobie o między innymi o Michale Probierzu i jego przepotężnej w moim odczuciu odklejce oraz o Robercie Lewandowskim, który można odnieść wrażenie, że jest próba już szybciutkiego wymazania go. Ale właśnie, czy tak jest na pewno? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam! Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Moi drodzy, zacznijmy od tego Lewandowskiego, zanim przejdziemy do odklejki Michała Probierza. W ostatnich dniach dyskutowaliśmy sobie sporo na temat tego, że Harry Kane jest na najlepszej drodze do tego, żeby pobić Roberta może nie pobije, ale jego rekord 41 goli jest zagrożony. 17 bramek po 11 kolejkach ma Anglik na swoim koncie. Zostało mu 23, jeżeli się nie mylę. Także jest to przepotężna liczba. Jeżeli będzie strzelał w każdym meczu po jednej bramce średnio, to jest rewelacyjna statystyka, ale przypominam, że obecnie ma większą, to ten rekord pobije. No i o tym, że Harry Kane jest świetnym napastnikiem, rozmawialiśmy, ja na live'ie nie tak dawno temu poruszyłem temat Harry'ego Kane'a, powiedziałem, że dla mnie Harry Kane i Robert Lewandowski to jest ten sam kaliber napastników. Chodzi mi o styl grania, chodzi mi o umiejętności. Ten styl i tak trochę się różni, ale jednak dla mnie to jest naprawdę zbliżone, to są postacie. Z tą różnicą, że Harry Kane grał w Tottenhamie i nie miał okazji wygrać trofeum, znaczy no miał, ale nie wygrał, może w ten sposób. I dopiero teraz przyniósł się do drużyny, która aspiruje do tytułów, która jest zdecydowanym faworytem do zdobycia mistrzostwa w swoim kraju, może powalczyć też w Europie. To jest pierwszy jego sezon, to są pierwsze miesiące i na razie po prostu kopara opada. Więc część osób mówiło, że nie można porównywać, bo Lewy tyle i tyle wygrał i w ogóle, że jest lepszy. Pewnie trochę przez nas przemawia też taki patriotyzm, nie? Jak mówimy sobie o Polaku, no to chcemy, żeby był najlepszy i tak dalej. Ale ja myślę, że tak starając się to w miarę obiektywnie ująć, no to nie wiem. Dla mnie tak jest. Jak wy macie inną opinię, oczywiście dawajcie znać. Dla mnie to jest naprawdę bardzo porównywalna klasa napastników. Ale to, co zaczyna się dziać w niemieckiej prasie, w niemieckich mediach, to już zaczyna się, wiecie, pokazywanie, że Kane lewy, nie? Na przykład Lothar Matthäus, który jest legendą niemieckiej piłki, legendą Bayernu Monachium, zdecydował się dla portalu Watson porównać Anglika z Robertem Lewandowskim i ogólnie podkreślił, że wzięli Kane'a nie tylko dlatego, że jest świetnym napastnikiem, ale też za jego osobowość. Myślę, że mieliśmy okazję ją poznać, biorąc pod uwagę sam fakt, że to w jaki sposób był przywiązany do Tottenhamu, jego życie prywatne, nie jest to, wiecie, jakiś osoba, która mocno by była kontrowersyjna, więc to wszystko wzięli. Do tego, jak powiedzieli, kapitana reprezentacji Anglii, to jest jasne. I padło takie zdanie, że ogólnie może strzelić 45 goli w sezonie, nie ma kontrowersji, ale powiedział, to nie tylko autor goli, ale także lider, większy niż Robert Lewandowski, bo bierze na siebie odpowiedzialność, udziela wywiadów, takiego faceta potrzebował Bayern. I teraz są tu takie pociski wypalane w Roberta, czyli że udziela wywiadów, tak jakby, nie wiem, Robert miał problemy, może jakieś zakulisowe rzeczy, o których my nie wiemy, a o które mieli do niego pretensje w klubie, że niespecjalnie się udziela, więc to jest raz. I dwa, że bierze na siebie odpowiedzialność. To jest taki, wiecie, pocisk z kategorii shots fired totalne. I teraz tak, mnie ogólnie nie dziwi, że jest pompowany Kane. Dla nich to jest obecnie napastnik. Wiadomo, że to jego muszą budować, jemu muszą zwiększać pewność siebie i nie muszą się zastanawiać, dobra, lewy jest naszą legendą, może nie obrażajmy go specjalnie. Z tym, że tutaj też nie ma jakiejś dużej obrazy, ale no, takie nieprzyjemne pstryczki są. I uwaga, jeszcze jest anonimowe źródło w rozmowie z The Athletic. Poinformowało jedna z osób blisko szatni, która chce być anonimowa, więc tak naprawdę może niespecjalnie
taka historia żyje, ale nie zmienia to faktu, że jakaś narracja jest tworzona. I o tym sobie rozmawiamy. Że koledzy są pod wrażeniem Harry'ego Kane'a, że to jest pokora, pewność siebie, takie wspaniałe połączenie i że Lewandowski był równie ważny, jeżeli chodzi o gole, ale mieli zawsze takie przeczucie, że on to robi wszystko dla siebie, a nie dla klubu, a dla Kane'a jakby priorytetem jest zwycięstwo drużyny. Czyli znowu, pstrykol taki, że no odszedł Lewy, ale Lewy to się tylko o sobie myślał i co z tego, że strzelał te gole, jak na niczym innym mu nie zależało. A tutaj Kane, wiadomo, jest, uwaga, wzorem do naśladowania dla innych o podobnym podejściu. Wiele nie mówi, ale jak już mówi, to wszyscy go słuchają. I teraz tak, pojawiają się takie głosy też polskich kibiców, że już próbuje się Lewego wymazać, bo jest Polakiem i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest dość teoria spiskowa, aczkolwiek były takie przypadki w historii, że po tym, jak niekoniecznie w przyjemnych okolicznościach rozstawał się piłkarz z drużyną, nawet jak był dla niej bardzo ważny, albo trafiał później do rywala, to trochę rzeczywiście był usuwany w cień, nie? Te wszystkie jego osiągnięcia i tak dalej były usuwane w cień i może z jednej strony tak być. Mogą mieć trochę pretensji do Lewego o to, w jaki sposób odszedł, chociaż tak naprawdę, ile oni jeszcze na nim zarobili. Słuchajcie, no szanujmy się. Szanujmy się, to był naprawdę dla Bayernu dobry interes, choć rzeczywiście na rok zostali bez napastnika. Ale właśnie, ja bardziej tutaj widzę to pod kątem tego, że jest budowany Harry Kane. On jako napastnik, on jako osoba. Jego koszulki mają się przecież sprzedawać, jego pomnik ma być budowany, a nie pielęgnowany stary pomnik Lewandowskiego. A jak Kane pobije ten rekord, 41 goli, oby nie, przy całej mojej sympatii do niego, bo Jezus, no to był po prostu jakiś dramat. No to jak już pobije sobie ten rekord, no to wtedy rzeczywiście to mówienie o Lewandowskim zacznie się w stylu, jakby to Kane trafił do Bayernu w tamtym okresie i tyle lat grał, to może i więcej Ligi Mistrzów. Wtedy dopiero będzie Saigon, ale dobra, na razie tego nie ma, więc o tym nie mówmy. Pomówmy za to o dla mnie największej odklejce Michała Probierza jako selekcjonera reprezentacji Polski. W ogóle zapraszam na wspólne oglądanie meczu Polaków w piątek, zaczynamy o 20:00 na kanale BetClick Polska. Na kanale BetClick Polska będą też konkursy na freebety, więc będzie cała masa atrakcji, będziemy mogli na żywo sobie porozmawiać o tym meczu, śledzić go i przeżywać te wspaniałe emocje. Te pozytywne? Nie wiem. Wspaniałe. Niekoniecznie pozytywne. Więc widzimy się, moi drodzy. Piątek, paluch na ostrości. Piątek. Widzę Cię. O 20:00 ruszamy na kanale BetClick Polska. Dziękuję. A ta odklejka, moi drodzy, jak były powołania, to wszyscy mówili, no Probierz w końcu nie wziął tego Drągowskiego, bo na poprzednie przypomnę, wziął Drągowskiego, ale Drągowski wypadł i dopiero powołał Bułkę i ludzie mówili, Boże, czemu w pierwszej kolejności wziął Drągowskiego? I przy tych powołaniach już nie było tego tematu, wziął Bułkę, nie Drągowskiego. Wszystko się zgadza. Do czasu, aż padło pytanie na konferencji prasowej o właśnie bramkarzy. I teraz tak, Drągowski cały czas gra z urazem w klubie. I Probierz mówi, że nie chce zawodników, którzy przyjeżdżają i biorą zastrzyki i to jest jasne i to nie jest odklejka, bardzo dobre podejście uważam, super i też pochwalił Bartka, że on też powiedział, że jest kontuzjowany i że niekoniecznie jest to dobry pomysł, żeby przyjeżdżał, więc spoko, ale dalej było. Zapytany, czy jeśli Drągowski byłby w lepszej kondycji fizycznej, to czy to on dostałby powołanie zamiast Bułki? Probierz powiedział, tak, nie ma żadnej tajemnicy. Jest hierarchia do końca Mistrzostw Europy, była ustalona już wcześniej. Ja nie jestem człowiekiem, który ciągle coś zmienia. Tutaj zadziałała świadomość piłkarza i trzeba go za to bardzo docenić. Chwila na... Niech to w mózgu trochę się rozejdzie, bo jak jest skondensowane to, co się tutaj powiedziało, to odczuwam dyskomfort. Niech to się... Dajmy sobie sekundkę, moi drodzy. O, niech to wszystko... O, już lepiej. O, dobra. Możemy sobie... O, przeszło. Uwaga, rozbijmy to. Jest hierarchia do końca Mistrzostw Europy. To oznacza, że jeżeli Drągowski będzie puszczał szmatę za szmatą tam w serię F, czy B, czy tam nieważne, nie mówię, że to robi. Gdyby tak było, rozumiem, a Bułka do końca sezonu nie wpuściłby bramki, wygrałby to mistrzostwo z Niceą, niestety, mój drogi. Jest hierarchia, jest hierarchia. Panie Areczku, ja rozumiem, panie Areczku, że pan by chciał podwyżkę, ale jest hierarchia do końca tego roku obrotowego ustalona. Panie Areczku, i niestety to dla pana nie jest podwyżka. Podwyżka jest dla pana Drągowskiego, bo tak była hierarchia ustalona. A, panie Areczku, że pan więcej pracuje, tak, i pan więcej przynosi pieniążków. No, panie Areczku, przykro mi, jest hierarchia ustalona i tutaj pan Drągowski już miał obiecane i ja się trzymam tego. Czy tylko mi wydaje się to tak totalnie debilne, że po prostu... Brak mi słów. Nie jestem
człowiekiem, który ciągle coś zmienia. Nie wiem, to jest... Ja nie lubię czegoś takiego, jak takie budowanie, wiecie, ja jestem człowiekiem, że jak daję słowo, jak ręka rękę przybije. To nie jest umowa koleżeńska, tylko to jest wybieranie reprezentantów najlepszych, którzy mają grać w piłkę nożną dla tego kraju i kątem kryterium wyboru jest to, jakie są jakości, a nie to, czy już coś ustaliłem wcześniej, nie będę szybko zmieniał często. Ludzie. Mamy bramkarza w najlepszej formie obecnie. Marcin Bułka jest obecnie w najlepszej formie w Europie. Procent obronionych strzałów, czystych kąt i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle nie ma wątpliwości co do tego. Forma Drągowskiego. Nie oglądam jego meczów, więc się nie wypowiem, ale jak popatrzymy na suche liczby, gdzie jest jego klub, na jakiej pozycji tabeli, ile ma goli straconych, to tylko na tej podstawie wypowiadając się, no... jakiegoś dupy nie urywa. No może w ten sposób, bo jeszcze jakby to dupę urywało i on by tam wszystko wyjmował, to spoko, nie? Ale... patrząc na to, nie urywa. Jeszcze mówi, że tutaj zadziałała świadomość piłkarza i trzeba go docenić. No nie zadziałała świadomość, uważam, selekcjonera, dla którego priorytetem byłoby i powinno być zbudowanie najsilniejszej możliwej kadry, a nie hierarchia. Ale co, Milika nie było w hierarchii, czy o co chodzi? Poczekajcie. Czy hierarchia jest ustalana tylko dla bramkarzy? Dobra, ta trójka i... nieważne, co się będzie działo, ta trójka jest hierarchia, a w napastnikach nie ma hierarchii, no jak był Lewandowski, Milik, no nie było hierarchii, teraz Milika nie powołać. No panie selekcjonerze, hierarchia jest przecież. No był w tej hierarchii Milik wyżej, no dlaczego go nie ma? Jak jest hierarchia? W ogóle ustalmy te jak to w ogóle roboty by odjęło? Ustalić raz na a dobre hierarchię te 25 zawodników i tylko jak ktoś się połamie, to zmieniać. Zajebisty motyw na robotę. Ja sobie myślę, że zajebisty motyw na robotę. Nie musisz ich tam obserwować, czy są w formie, czy nie. Ustaliliśmy łapa, nie będziemy się zmieniać co chwila. Ustaliliśmy na początku, że jest hierarchia. Zajebisty pomysł. Nie, ja zmieniam zdanie. To w ogóle nie jest odklejka. To jest pomysł na życie. Ja w ogóle też powinienem od dzisiaj podejmować decyzję na rok do przodu, ustalać, jest hierarchia i nic mnie nie obchodzi. Myślę, że i sponsorzy, i wy się na to bardzo ucieszycie z takiego podejścia. Rewelacja. Brawo, otwarty umysł, cieszy niesamowicie. Nie mogę się doczekać piątkowego meczu. Przypominam, oglądamy go razem na kanale BetClick Polska. Od 20 już ruszymy z naszymi potężnymi analizami, konkursami, moją ekspercką wiedzą, którą będę się oczywiście z Wami dzielił. Co za temat! Co za temat! Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie i o Lewandowskim, i o Probierzu, bo może to ja jestem odklejony, a ta hierarchia to jest słuszna. Ciekaw jestem, jaki jest za tym argument. Pa, pa!